ruszają nowe inicjatywy i programy wsparcia dla rozwoju turystyki regionu. Jedną z form pomocy dla małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej ma być tak zwana pożyczka turystyczna. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 1 000 000 zł. Pożyczki preferencyjne, które chcemy uruchomić, pozwolą z jednej strony na działania obrotowe, na wsparcie działań obrotowych w przedsiębiorstwach, z drugiej strony na inwestycje. To dla małych i średnich przedsiębiorstw, które odnotowały stratę, zwłaszcza tą stratę w okresie zimy roku 2019, porównując ją do zimy roku 2020, tak abyśmy byli w stanie dotrzeć z tą pomocą do tych, którzy rzeczywiście odczuwają, potrzebują i bardzo mocno działają na rzecz turystyki. Kolejna inicjatywa to kampania reklamowa pod nazwą Małopolska – cel podróży. Projekt ma być skierowany na rynek międzynarodowy, a w szczególności do turystów z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Będziemy organizować wydarzenia, będziemy też zachęcać do turystyki aktywnej w Małopolsce, dlatego że Małopolska ma piękne trasy rowerowe, szlaki górskie, turystyka związana z wellness, również turystyka majsowa, czyli wykorzystanie wspaniałych obiektów hotelowych, jakie są w Krakowie, turystyka biznesowa, organizacje kongresów. To jest ta część gospodarki, która najbardziej wymaga wsparcia w Krakowie i województwie małopolskim. Przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 ma służyć również dokument programowy w turystyce. Strategia rozwoju turystyki dla województwa małopolskiego do 2030 roku. Obecnie rozpoczął się drugi etap prac nad strategią. Będziemy zbierać w tym roku jeszcze bank pomysłów, nazwijmy to, bank inicjatyw turystycznych. To będą mogły zgłaszać podmioty, organizacje pozarządowe, samorządy. Potem do 31 września będziemy chcieli skonsultować jeszcze te wszystkie dokumenty i potem je przyjąć. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Małopolska Organizacja Turystyczna przeprowadziła badania monitorujące ruch turystyczny w 2020 roku. Małopolska gospodarka odczuła olbrzymi spadek turystyki zagranicznej. -62% odwiedzających nas w zeszłym roku turystów zagranicznych, którzy generalnie zostawiają ponad 4-krotnie więcej środków finansowych w Małopolsce niż Polacy. To poważna strata. Odnotowaliśmy stratę na poziomie 6 miliardów złotych. Jak wynika z badań, w zeszłym roku Małopolskę odwiedziło 15 milionów turystów, a szacunkowe wpływy z tego tytułu wyniosły niecałe 10 miliardów złotych. Aneta Dynowska, Telewizja Małopolska.